Dzień dobry, witam wszystkich. Koncert zrealizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury w ramach projektu Praskie Centrum Edukacji Historycznej. Tytuł koncertu: Przywrócenie pamięci. Koncert poświęcony walczącym, cierpiącym, poległym i pomordowanym mieszkańcom warszawskiej Pragi. Organizatorzy koncertu: Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Mazowiecki. Patronat nad imprezą objął tu obecny tutaj pan Paweł Lisiecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Koncert sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, tak jak mówiłem, w ramach projektu Praskie Centrum Edukacji Historycznej. Wsparcie medialne, nasz dziennik, tygodnik Idziemy. Gospodarz miejsca, ksiądz Sławomir Szczodrowski, kierownik oratorium imienia świętego Jana Boska przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie. Dziękuję grupom historycznym, które przybyły na koncert, żeby nas wspomóc tutaj. To jest Grupa Historyczna Niepodległość 1863, Kurpiowska Grupa Historyczna Ostoja, Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej Polska Walcząca. Operatorem jest Piotr Plichta. Tutaj zapraszam na chwilkę pana Pawła Lisieckiego do mikrofonu. Szanowni Państwo, naród bez historii przestaje być narodem. W związku z czym ciągłe przypominanie tego, co było, tych tragicznych chwil, jest w interesie nas wszystkich jako narodu. Życzę Państwu, aby te słowa wyśpiewywane przez Norberta Smołę były słowami, które zapadną Państwu w pamięć i pozwolą na to, abyśmy tamte czasy rozumieli i zrozumieli na nowo. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim tego, aby ten koncert zapadł Państwu głęboko w pamięć. Dziękuję.
miasto odpłynie w sen trzeci, a niebo czarno przewiąże się chmurą. Wstań bezszelestnie, jak czynią to dzieci i konche ucha, tak przyłóż do murów. Wstań bezszelestnie, jak czynią to dzieci i konche ucha, tak przyłóż do murów. Zaledwie westchniesz, a już cię doleci z samego dołu pięter klawiaturą w szumach i szmerach skłębionej zamieci minionych istnień. Bolesny głos chóru w szumach i szmerach skłębionej zamieci minionych istnień. Bolesny głos chóru. Bo po to szczęśliwie ocalon został w tragicznej potrzebie, byś chleb powszedni łamał sprawiedliwie i żył za tamtych i za siebie lepiej. Słuchaj tych głosów, bo po to szczęśliwie ocalon został w tragicznej potrzebie, byś chleb powszedni łamał sprawiedliwie i żył za tamtych i za siebie lepiej. I żył za tamtych i za siebie lepiej. Zaledwie westchniesz, a już cię doleci samego dołu pięter klawiaturą w szumach i szmerach skłębionej zamieci minionych istnień. Bolesny głos chóru w szumach i szmerach skłębionej zamieci minionych istnień. Bolesny głos chóru. Nocą słyszę, jak coraz bliżej drżąc i grając krąg się zaciska, a mnie przecież strój rzeźbił chyżny, wychuśtała mnie chmur kołyska. A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły ptaki. Psu dzikiego płyną obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. Nocą słyszę, jak coraz bliżej. Nocą słyszę, jak coraz bliżej. Krąg powolny dzień czy noc krąży, ostrzem świszcząc tnie tuż przy ustach. A mnie przecież tak jak i innym ziemia rosła, tęga nie pusta. I mnie przecież jak dymu laska wytryskała gołębia młodość. Teraz na dnie śmierci wyrastam, ja syn dziki mego narodu.
morzem zwolna rościna przetnie światło, zanim dzień minie, a ja prześpię czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie, z głową ciężką na karabinie. Obskoczony przez starzeń zamęt, kręgiem ostrym rozdarty na pół, głowę rzucę pod wiatr jak granat, piersi zgniecie czas czarną łapą, piersi zgniecie czas czarną łapą. Nocą słyszę, jak coraz bliżej drżący krając krąg się zaciska, a mnie przecież strój rzeźbił chyży, wychuśtała mnie chmur kołyska. A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły ptaki. Psuł dzikiego bujno błoki, były dla mnie jak uśmiech matki. Nocą słyszę, jak coraz bliżej. Nocą słyszę, jak coraz. Bo to była życia nieśmiałość, a odwaga, gdy śmiercią niosło. Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało. Wielkie sprawy głupią miłością. Pamięć i tożsamość, te dwa wyjątkowe dary, niczym skarby w dzisiejszym zagonionym, konsumpcyjnym świecie. I to właśnie one, pamięć i tożsamość, pozwalają nam po dziesiątkach lat zniewoleń nadal czuć dumę z tego, że jesteśmy Polakami. To wyjątkowy rok. Kończy się ten wyjątkowy rok. Rok wielkich rocznic, wiktorii cudu nad Wisłą i ta straszna tragedia, która dotknęła całą ludzkość. Stąd też tym bardziej jest mi niezmiernie miło, że mogę dziś dla Państwa wystąpić tu w zacnych progach na scenie Teatru Oratorium imienia świętego Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie przy Kawęczyńskiej. Tytuł koncertu wspomniany został Przywrócenie pamięci. Tak jak zawsze ze sceny przywołujemy tych, dzięki którym dziś my możemy wolni spotykać się i tworzyć i żyć w wolnym kraju. Organizatorem koncertu jest Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Mazowiecki. Raz jeszcze bardzo dziękuję. To zaszczyt być tu dzisiaj z Wami. Bóg, honor, ojczyzna, trzy wartości, których z pewnością nie zabraknie w wyśpiewanych tekstach. Za nami dwa utwory, Śpiew Murów do wiersza Tadeusza Gajcego, warszawskiego powstańca, i poety żołnierzy Armii Krajowej. Zginął 16 pod gruzami w okolicach Arsenału. I Krzyś Kamil Baczyński ginie 4 sierpnia, Pałac Blanka i wiersz Z głową na karabinie. Koncert dedykowany mieszkańcom Pragi. Myślę, że to też nie przypadek. Moi dziadkowie pochodzili ze starej Pragi, ulica Strzelecka. Tam, gdzie kilkanaście domów dalej mieścił się gmach pod numerem 8 ubeckiej katowni. Tam spędzałem swoje najpiękniejsze lata dzieciństwa. Później również Praga, ta dalsza, przeniosła się. Szkoła Władysława IV to przecież ten król, który nadał Pradze prawa miejskie bodajże w 1794 roku. I to wielki dzień dla mnie, móc w tych trudnych czasach być tu dzisiaj z Wami. By dojść jednak do etosu wojny obronnej, etosu powstania warszawskiego, tej największej hekatomby, obozów koncentracyjnych i milionów ludzkich istnień. Myślę, że należałoby pamiętać o wydarzeniach z historii, które miały ogromny wpływ na postawę i świadomość późniejszych pokoleń. Cofnijmy się do czasu, gdy trwała wojna bolszewicka. Kilka miesięcy temu przecież fetowaliśmy stulecie cudu nad Wisłą. I ważna
postać, którą należałoby tutaj wspomnieć na pewno, to ksiądz Ignacy Skorupka, bohaterski uczestnik bitwy pod Kosowem, który poprowadził żołnierzy, zwątpionych już żołnierzy poprowadził z krzyżem. Celowo wspominam tę postać, raz, że związany mocno z Pragą, a dwa, w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak mocny atak na duchowieństwo, należy wspominać o wielkich, wielkich Polakach duchownych. Przed nami wiersz Polska do słów poezji Edwarda Słońskiego, żołnierza, poety, brał udział w wojnie z bolszewikami. Utwór Polska. O Polsko, święte Twe imię, po cichu i pokryją z trwogą za siebie i innych szeptano w ojcach mych dom prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano Tobie mówiono, że jesteś święta mówiono, że leżysz w grobie podobno w lesie za rzeką ktoś padł od sołdackiej kuli podobno kogoś kozacy na śnieg wywlekli w koszuli. Pamiętam grozę wiejącą z niedomówionych słów matki, kiedy szeptała o grobach kopanych w śniegach Kamczatki. Twe imię krwią ubroczone, na Sybir gnane etapem, na szubienicę wleczone. I stałaś we wnękach ołtarzów, jak figurynki gipsowe, w kaplicach, w których po nocach lud mszę odprawiał polowe. I byłaś święta najświętsza, 100 lat czekana na próżno, 100 lat karmiona z dnia na dzień, najkrwawszych ofiar jałmużną. A dziś Twą świętość, o Polsko, myśmy wynieśli z kościołów i sprzedajemy na targu garść bohaterskich popiołów. Przyszli po towar zamorscy kupcy bogaci. Każdy z nich rolą i solą za krew przelaną zapłaci. Przyszli i mierzą i ważą nie wszystek towar jednaki. Kim szliście i przeciw komu? Przeciw komu w towarze waszym są braki? Płoną krwi naszej rubiny zamorskim kupcom na chwałę, a my w ich stronę jak dzieci podnosim oczy nieśmiałe. A w ciszy pustych kapliczek, gdzie msze śpiewano polowe, płaczą anioły z obrazków i figurynki gipsowe. O Polsko, święte Twe imię, po cichu i po kryjomu, z trwogą za siebie i innych szeptano w ojcach mych domu. A w ciszy pustych kapliczek,
prześpiewano polowe, płaczą anioły z obrazków i figurynki gipsowe. W naszej podróży przechodzimy do wrześniowej apokalipsy 1939 roku. Przenieśmy się na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Wyjątkowa data, 17 września. Historia potoczy nazwała tę datę nożem w plecy. Agresja Sowietów nastąpiła w chwili, gdy toczyła się bitwa nad Bzurą. Broniły się Warszawa, Lwów, Modlin oraz Hel. Idealnie w tym miejscu pasuje wiersz poety żołnierza Władysława Sebyły. Z kilku powodów. Ciekawostką jest, że Sebyła mieszkał i pracował między 1932 a 1939 rokiem na Pradze. A na ulicy Brzeskiej 5 jest tablica upamiętniająca tę działalność. Sebyła napisał ten wiersz, który za moment Państwu wyśpiewam, w 1938 roku, na rok przed wybuchem II wojny światowej. Wiersz wyjątkowo profetyczny. Brzmi niczym groźna przepowiednia. Przewidział w swoich wersach zarówno śmierć ojczyzny, jak i własną śmierć. Władysław Sebyła został zamordowany przez Sowietów wiosną. Szacuje się, że 11 kwietnia pod Charkowem został rozstrzelany i jego ciało spoczywa na cmentarzu ofiar totalitaryzmu w Charkowie, w Piatichatkach. Żona poety, pani Sabina Sebyłowa, pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Brudnowskim, niedaleko stąd, gdzie wyryto symboliczny nekrolog poety. Wiersz, który za moment wybrzmi, nosi tytuł I znowu tu pod nóg sołdackich. I znowu tu pod nóg sołdackich i grzmiących sotni gwizd kozackich, gwiaździsty nad Europą but i mrowi się ludami wschód, a na zachodzie werbli trzask, rozkwar motorów z nieboskłonu i kruk miarowy wzywa łask Boga mocniejszych batalionów. Ojczyzno moja, a ty trwasz w żelaznym pogrążona gwarze, światowidowo mroczną twarz zwracając w cztery strony fraże. I marzy ci się chleb i miód i szklane domy w rodnych sadach i szczęśliwości pełen trud pod gałęziami lip biesiada. A niebo wokół się czerwieni, ocknął się kontuszowy trup. Przystają mędrcy przerażeni, opustoszały widząc grób. I znów czy znów kołowrót dziejów płonący krąg porywa nas. Skończyły się sny kołodziejów, stalowy szum i groźny las. Ojczyzno moja, a ty trwasz w żelaznym pogrążona gwarze, światowidową mroczną twarz zwracając w cztery strony fraże. I marzy ci się chleb i miód i szklane domy w rodnych sadach i szczęśliwości pełen trud pod gałęziami lip biesiada. I znów czy znów kołowrót dziejów w płonący krąg porywa nas. Skończyły się sny kołodziejów, stalowy szum i groźny las.
Żelazne dęby dudnią głucho. Toczy się mur, żelazny bór. Nad konarami zawierucho. Znów szumi wiatr, znów śpiewa. Przed nami pieśń o dumnych żołnierzach Armii Krajowej. Chłopcy, silniak stal. Słowa napisał Józef Ziutek-Szczepański, polski poeta, powstaniec, żołnierz batalionu Parasol Armii Krajowej. 1 września został ciężko ranny w czasie osłaniania ewakuacji oddziałów powstańczych ze Starego Miasta. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, a pośmiertnie Virtuti Militari. Ziutek, kiedy odchodził, miał niespełna 22 lata. Jak być silnym w dzisiejszych czasach? Wyhartowanym, z silnym charakterem. Praca u podstaw, sianie ziarna, ćwiczenie intelektu, szacunek dla tradycji, tożsamości, dla przeszłości. To wszystko, tym wszystkim zajmują się organizatorzy dzisiejszego koncertu, Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Mazowiecki. I za moment na klipie ukażą się zdjęcia. Współczesne fotosy. Jak można dbać o pamięć i tożsamość. O te dwa wyjątkowe, wspomniane wcześniej, dary. Przed nami utwór Chłopcy silni jak stal. Takie dni w roku, w polskim kalendarzu, kiedy pomimo wszystkich burz i nawałnic na politycznej mapie należy wznieść się ponad całe to bagno. Są dni szacunku i pamięci o bohaterach. 1 marca, 1 sierpnia, 10 kwietnia, 3 maja, 11 listopada, 1 września, 13 grudnia. Cześć i chwała bohaterom!
tę piosenkę szturmową zanuci. Panie rójca tu w pęki sztandary, równy krok, śmiały wzrok, brukasz drży. Alejami z baraną będzie czli defiladą, wolną Polskę, co wstała z naszych chwil. Więzień był prowadzony wąskim, ciemnym, zatęchłym korytarzem. Na jego końcu widział zakratowaną furtkę i drzwi, a za nimi schody prowadzące na plac. Tych kilkadziesiąt kroków, jakie miał do pokonania, decydowały o jego życiu lub śmierci. Jeśli doszedł do końca, mógł żyć. Jeśli po drodze strażnicy kazali mu skręcić w prawo i zejść po schodkach, pozostawało mu tylko kilka sekund. Idący za nim strażnik strzelał więźniowi w tył głowy. Ciało leciało bezwładnie kilka stopni, a potem było wleczone kilka metrów do kolejnego pomieszczenia, skąd wyciągano je przez okienko na zewnątrz i ładowano na ciężarówkę. Te twarze katów, co bijąc się pocą, krzycząc: mocniej, mocniej, pokaż jak zbawiasz świat! No pokaż, pokaż nam jak zbawiasz świat! Pokaż nam jak zbawiasz świat! Belgi i bici, nikt nie przetrze twarzy. Mocno wbija się w skronie cierniowa korona, odwrócony taborec i kolejne razy: oto człowiek! Krzyczą, chyba w końcu skonał! Oto człowiek! Chyba w końcu skonał!
że znajdą w kieszeniach, gdzieś w strzępach nadziei, medalik lub grzebień, sygnet czy różaniec, bo kiedy było trzeba, to szli po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec, jak kamienie przez Boga rzucane na. Synu, za kilka lat wrócą orły do gniazd, dumnie pójdziesz przez świat. Jeszcze dzień, jeszcze dwa, w pogwałconych gdzieś snach, jeden grebs, jeden. Po tak zwanym cudownym wyzwoleniu w 1944 roku widać było, że Sowieci i polscy komuniści nie będą liczyć się z nikim. Sytuacja żołnierzy Armii Krajowej i ludzi podziemia niepodległościowego była rozpaczliwa. Więzienia pełne były patriotów, na masową skalę trwały aresztowania byłych AK-owców. W Polsce panoszyło się NKWD, szalał terror. Warszawska Praga, miejsce szczególne na mapie miasta, to tu w murach sowieckich i ubeckich katowni cierpieli i umierali polscy bohaterowie. Strzelecka, Sierakowskiego, więzienie karno-śledcze Toledo. Przed nami tekst śpiewany w oddziałach partyzanckich w okresie walki z komunistycznym zniewoleniem, ale co ważne, wcześniej walki z niemiecką okupacją. Często z tych chłopców z lasu robiono bandytów w polskich mundurach. Autor słów nieznany. Utwór, który promował w internecie film Wyklęty reżysera Konrada Łęckiego. Już dopala się ogień biwaku. Thank you.
być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Bodaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Żeby widzieć Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dyktat w oddali gdzieś gra. Po szwadronie.